Tylko krok jest między mną, a między śmiercią. Pierwsza księga Samuela, 20 rozdział, 3 werset. Obecne pokolenie dzień w dzień konfrontowane jest z powyższą prawdą. Starym i młodym wciąż na nowo zostaje, chcąc nie chcąc, przywodzona na myśl powaga tych słów, wypowiedzianych niegdyś przez Dawida króla. Niestety większość ludzi przejawia niebezpieczną beztroskę i nie chce nic słyszeć o tym, że mogliby zupełnie nagle zostać wyrwani z grona żyjących. A co jeśli właśnie na twojej klepsydrze zostaną umieszczone słowa nagle i nieoczekiwanie lub w tragicznym wypadku? Dlaczego tylu ludzi odsuwa od siebie myśl o tym, że mogliby odejść z tego świata w pełni sił i w kwiecie wieku przez chorobę czy wypadek? Powaga zacytowanego na wstępie wersetu biblijnego tkwi nie w tym, że jako ludzie wszyscy musimy kiedyś umrzeć, bo o tym wie każdy, lecz o tym, że po śmierci nadejdzie sąd. Wszyscy, którzy nie zatroszczyli się o to, by w pokorze i wierze przyjść do Boga i otrzymać przebaczenie swych grzechów, pokój z Bogiem oraz nowe wieczne życie na podstawie dokonanego przez Chrystusa dzieła zbawienia na krzyżu Golgoty, staną przed sądem Bożym. Tak jak tylko krok jest między nami a śmiercią, tak też należy uczynić tylko jeden krok, by przejść ze sfery duchowej śmierci do życia, zamienić strach przed śmiercią na pewność zbawienia, ponieważ Bóg nie chce, abyś żył w nieustannym lęku przed śmiercią, napomina cię osobiście, abyś zastanowił się nad tym, jak blisko śmierci możesz się znajdować i zaczął szukać zbawienia swej nieśmiertelnej duszy, by móc iść dalej swą drogą, świadomej społeczności z Bogiem, ku zupełnie innemu celowi, zamiast napawającego lękiem, zamiast napawającego strachem, oczekiwania sądu, będziesz mógł cieszyć się, będziesz mógł radować się pewnością chwały Bożej w niebiańskim domu Ojca. Tylko krok jest między mną a śmiercią. Pierwsza księga Samuela, 20 rozdział, werset 3.